Dla czołowych przemytników kraju Medellin, Calero Ojalos Leher, który stwierdził, że pożyczenie doszło do tej kolizji. Na toczącym się w Miami procesie Manuela Noriego zeznawano z jednego członków przemytników kartów Medellin Cartel. Charles Lederer, który opowiada się za USA w każde więzienia, jego zeznaniem okazały się dosyć sensacyjne. Stwierdził on bowiem, że spotykał się kilkakrotnie z bratem FRN, a rząd Kuby oraz lądowania w USA Lederer zebrał sytuację polityczną dla narkomanów i wywiadu Bliskiego Wschodu. Na Kubę oraz na lądowanie przedsięwzięcia Wiadomości z Polski. Prezydent Lech Wałęsa rozmawiał przez 2 godziny z premierem Krzysztofem Bieleckim oraz marszałkiem Sejmu Chrzanowskim. Chodziło o przełamanie impasu politycznego. Jak się w Polsce twierdzi, cała trójka wyraziła swoje poparcie dla uchwalenia tzw. małej konstytucji, która byłaby podobną poprawą sprawa. Zakończone zostały wybory prezydencjum Senatu. W skład tego ciała nic nie wszedł ani jeden przedstawiciel Unii Demokratycznej. Zofia Kuratowska oskarżyła koalicję jednego przedstawicieli Unii Demokratycznej Syrii i Syrii i innych państw. Rząd Rosji doszedł do porozumienia z władzami Polski na temat rosyjskich zobowiązań handlowych wobec Warszawy. Wszystkie te zobowiązania, nawet jeśli zostały podjęte kiedyś przez władzę sowiecką, Rosja zależy honorować. I raz jeszcze prognoza pogody. Dzisiaj wieczorem i w nocy zachmurzenie, dosyć zimno, 33 stopnie Fahrenheita. Wiatr będzie północno-zachodni, będzie wiał z prędkością 15 mil na godzinę. Jutro słonecznie, wzrost zachmurzenia. Wiatr południowo-zachodni i będzie wiał z prędkością od 10 do 20 mil na godzinę. Obecnie w Chicago mamy 61 stopni Fahrenheita, minus 7,8 w skali Celsjusza. Wilgotność powietrza 70%, a wiatr zachodni i północno-zachodni wieje z prędkością 8 mil na godzinę. Dziękuję mojemu inżynierowi Dave'owi za trafną diagnozę mojej niedyspozycji i za pomoc, która zapobiegła dalszym groźnym następstwom hipoglikemii. Dziękuję doktorowi Janowi Marcelowi, który zjawił się natychmiast w studio, udzielił pierwszej pomocy i zapewnił mi bezpieczny powrót do domu. No i dziękuję również tym wszystkim słuchaczom, którzy dzwoniąc do studia oraz do domu wyrażali swą troskę o stan mojego zdrowia i dodawali mi otuchy, która była mi bardzo potrzebna. Wszystkich zaniepokojonych chciałabym poinformować, że zgodnie z tym, co powiedzieli zaprzyjaźnieni lekarze, do incydentu tego doszło wskutek przemęczenia fizycznego oraz stresu, który nasilał się u mnie w przeciągu ostatnich tygodni. Ostatecznym czynnikiem był fakt, że w dniu wczorajszym, w nawale dodatkowych i nieprzewidzianych obowiązków, zapomniałam po prostu nie tylko o śniadaniu, ale i o pozostałych posiłkach. Obiecuję, proszę Państwa, poprawę i zajęcie się poważniej swoim zdrowiem. No a teraz przechodzimy do wiadomości.